Historia rodziny Borgiów jest ostatnio medialnym nośnikiem popularyzowania czarnych kart w dziejach Kościoła. Takich kart niestety było dość dużo. Czy możemy się więc dziwić, że ludzie wątpią w świętość Kościoła? Świętość Kościoła to nie jest świętość ludzi, choć w Kościele zdarzają się też ludzie święci. Może nawet jest ich więcej niż ich kanonizowano w ciągu historii Kościoła. Trzeba w Kościele rozdzielać. Razem jest to, co ludzkie, to, co boskie, to, co grzeszne i to, co święte, ale nie jest ze sobą wymieszane. Pytanie jest, na ile Kościół w niektórych okresach swojego istnienia mógł się zbliżać do tego, co się określa na terenie nauki społecznej w Kościele pojęciem struktury grzechu, strukturą grzeszną, myślę, w Kościele. Mógłby być indeks ksiąg zakazanych. Tak? Myślę, że strukturą, formacją, która bardzo się zbliża do tego, co to znaczy struktura grzechu, byłaby inkwizycja. Czy występowanie ludzi z Kościoła ze względu właśnie na te struktury zła, struktury grzechu, możemy potępiać? Ja do końca nie wierzę, że ktoś występuje z Kościoła dlatego, że się zgorszył, nie wiem, bo przeczytał książkę o Torquemadzie czy o Aleksandrze VI. To by było chyba za proste. Zgorszenie jest grzechem bardzo poważnym. To znaczy, kiedy my się zachowujemy w ten sposób, że stajemy się przyczyną czyjegoś grzechu, upadku, to po pierwsze to są sytuacje konkretne, bardzo łatwo je sobie wyobrazić i bardzo ostro są też oceniane przez samego Chrystusa. My, członkowie Kościoła wierzący, gdzieś odczuwamy pewien dysonans, kiedy słyszymy o tych niechlubnych kartach z historii. No nie zaprzeczymy, że to było. Jak sobie z tym radzić? No najpierw to patrząc w lustro. Znaczy mnie nie dziwią grzechy ludzi Kościoła, bo znam swoje. Chrystus umarł za nas grzeszników. Nie można mówić tak, że jest Kościół, który jest wspólnotą świętych i jest świat, który jest wspólnotą ludzi skazanych na potępienie. Znaczy, to nie jest tak, że jak ludzie się schodzą na Eucharystię niedzielną, to mury Kościoła stanowią granicę między świętością a grzechem. Bo ta granica idzie przez środek każdego człowieka. Do mnie akurat najbardziej przemawia, gdy chodzi o wiarę w Kościół, to że kiedy Kościół spotyka się z grzechem także swoich ludzi, nie jest wobec tego wydarzenia bezradny. I też można mieć bardzo zdecydowany osąd takiego czy innego postępowania, natomiast Kościół nie traci wiary co do grzesznika, co do tego, że grzesznik jest w stanie wejść na drogę nawrócenia, że może być kimś, kto kompletnie się zmienia. To wcale nie jest powiedzenie, że grzechów nie ma. Nie, to jest powiedzenie, grzechy są ciężkie. Cyprian mówi tak, składałeś na ofiarę bogom pogańskim, co żeś złożył na ofiarę? Siebie samego, zarżnąłeś siebie, nie? Zarżnąłeś swoje zbawienie, jesteś bydle ofiarne zarżnięte na ołtarzu. Nie? My tak nie mówimy dzisiaj o grzechu, ale dla tego człowieka jest możliwe zmartwychwstanie. O to chodzi w Kościele. Jak Kościół tego nie rozumie, może się rozwiązać, bo on jest tylko do tego, żeby przynieść ludziom zbawienie. Chrystus się objawił w związku z grzechem. Nie? I wracając do tego pytania gdzieś tam na początku postawionego, czy mnie to gorszy? Nie, mnie nie gorszy. Właśnie po to Kościół jest, żeby się zmierzać z takimi sytuacjami. To jest to, co mnie do Kościoła przekonuje. Nie? Że w Kościele człowiek święty, kiedy jest, na pewno nie jest kimś, kto z pogardą mówi o grzeszniku i ma go w nosie.